Prus, czyli 35 ELO, to szkoła z wieloletnią tradycją. Jedną z nich jest Lipa, czyli coroczna letnia impreza Prusaków. W tym roku odbywa się... Tutaj, zapraszam na Lipę. Cztery, które rozdane są wzdłuż bieżni, ultrak oraz obowiązkowo belgijka, którą będziemy tańczyć na tym boisku. No i przygotowane stoiska, jak widzicie wokół bieżni. Jeżeli weźmiecie w nich udział i wygracie, zdobywacie wtedy punkt dla swojej klasy. Chodzicie, zbieracie punkty, na koniec, tak jak powiedział Bartek, to policzamy. Bawcie się dobrze, o to tu chodzi. Widzę, że sporo tutaj stoisk. Zobaczmy wszystkie. Na przykład to stoisko Omunie, czyli Model United Nations. Idzie nam ogólnie świetnie. Jest cudownie. To jest flaga Serbii. Jak idą przygotowania? Cudownie, pięknie. Już prawie gotowi jesteśmy, tylko jakieś... trzeba wszczepić nazwę. Cudowne jest. Okej. Okej. I co to za stoisko? To jest angielskie, English. Nice. Są gry, memory. Quizzes będzie. Okej. Okay. Albo to, biologicznie. Co to za stoisko? Unii Europejskiej. Okej, okay, jak wam idzie? Unii Europejskiej. Co to za stoisko? Z rękodziełem ogólnie. Okej. I jak tutaj idzie wam? Jak się bawicie? Super, super. Co tu się dzieje na stoisku? Mamy stoisko z memory. Okej. Co tutaj robisz? Ja zgaduję teraz z mapy różne rzeczy na przykład w tej chwili. Odwiedzam. Różne takie jeziora, pasma górskie, takie rzeczy, czasem kraje, stolice. Okay. Bardzo fajne, moje ulubione. Jak tu idzie? Idzie tutaj super. Mamy najwięcej osób z całej Lipy w naszym stanowisku. Nieźle. I mamy nawet organizatora, który Witaj. Przyszedł odpowiedzieć na pytanie. Organizatorze? Jedno pytanie. Zasuj pytanie. Ale... 5 albo 2. Jak rozwija się skróty junior? Wydaje mi się, że odpowiedź B. Brawo, to była prawda odpowiedź! Proszę, czy tutaj? Hej ty! Impreza dopiero w połowie, a zabawa B. Ludzie. This is the basketball trick shot. Nie trafiłem? Nie. Bardzo fajnie, dopiero poszedłem. No. Cudownie.
do 10? 7, bo zajebiście rzuca. Dobra. 10, co to dało? Mi naprawdę podobało się bardzo, jestem jednym właścicielem stoisk, było naprawdę dobrze. W 4 godzinach stoiska się składają i wszyscy idą do środka. Pierwsze miejsce zajęła klasa pierwsza F. Do postawienia w sali oczywiście. Jeszcze raz gratulacje dla... i dziękujemy w ogóle, że wzięliście udział, bo wiemy, że wielu się nie chciało. Jak już z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy pomagali, wszystkim stoiskom, że chciały się zorganizować, tutaj niemilknącym, które wspierały nas przez ten cały czas, bo to one 3 lata temu padły na taki pomysł, jakim jest Lipa. I co? I widzimy się w przyszłym roku. Z tego co widzieliśmy, wszystkim się podobało, było dużo fajnych stoisk i dzień uznajemy oficjalnie za udany. To była Lipa 2023, a jeżeli ty też chcesz czynić coś tak fajnego, to złóż papiery do prusa.